Uwaga, uwaga! Przeszedł! 3. Ktoś biegnie po schodach. Trzasnęły gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy dźwięk jeden wybucha, rośnie, kołuje jękliwie głos syren, oktawy opada i wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. I cisza. Gdzieś z góry brzęczy, brzęczy, szumi i drży. I pękł głucho w głąb. Raz, dwa, trzy! Seria bomb! To gdzieś dalej. Nie ma obawy. Pewnie Praga. A teraz bliżej, jeszcze bliżej. Tuż, tuż. Krzyk! Jak jęk krwawy. I cisza. Cisza, która się wzmaga. Uwaga, uwaga. Odwołuje alarm dla miasta Warszawy. Nie. Tego alarmu nikt już nie odwoła. Ten alarm trwa. Wyjcie syreny, bijcie werble, płaczcie dzwony kościołów. Niech gra orkiestra marsza spod Wagram, spod Jeny. Chwyćcie ten jęk, regimenty, bataliony, armaty i tanki. Niech buchnie, niech trwa w płomieniu świętym Marsylianki. Słyszę szum nocnych nalotów. Płyną nad miastem. To nie samoloty. Płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, zwaliska, ulice i domy znajome z dziecinnych lat, Traugutta i Świętokrzyska, Niecała i Nowy Świat. I płynie miasto na skrzydłach sławy i spada kamieniem na serce. Do dna. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Niech trwa.
część koncertu z okazji Święta Niepodległości rozpoczęła się pieśnią Ziemia Polska oraz najbardziej chyba znanym wierszem Antoniego Słonimskiego, w którym ogłasza on alarm dla miasta Warszawy. Wraz z nim przenieśliśmy się chyba w najbardziej mroczne dzieje naszej ojczyzny, w lata II wojny światowej, kojarzącej się jednoznacznie z przelaną krwią na frontach, w obozach i w więzieniach, zarówno niemieckich, jak i sowieckich. O tych czasach pisał m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, którego wiersz Prolog usłyszymy za chwilę, później pieśń Czerwone maki na Monte Cassino oraz wiersz Karola Wojtyły Myśląc ojczyzna. Byłeś jak wielkie, stare drzewo, narodzie mój, jak dąb zuchwały, wezbrany ogniem soków żrałych, jak drzewo wiary, mocy, gniewu. I jeli ciebie cieśle orać, i ryć cię rylcem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jeli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginął. Jeli ci oczy z ognia łupić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. I oteś stanął sam, odarty, jak martwa chmura za kratami, na pół cierpiący, a pół martwy, poryty ogniem, batem, łzami, w wielości swojej rozegnany. W miłości swojej, jak pień twardy, haki pazurów biłeś w rany swej ziemi, śnisz sen pogardy. Lecz kręci się niebiosów zegar i czas o tarczę mieczem bije i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba. Posłuchasz serca, serce żyje. I z martwych wstaniesz, jak Bóg z grobu z huraganowym tchem skroni, ramiona ziemi się przed tobą otworzą, ludu mój do broni. Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Jan Paweł II, myśląc ojczyzna. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość. Dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć? Jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia? Wolność stale trzeba zdobywać. Nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar. Utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność. Więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle, na nowo siebie posiadać. Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii. Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem Pana i słowem ludu, które będziemy przyjmować ciągle na nowo. Godziny przechodzą w psalm nieustających nawróceń. Idziemy uczestniczyć w Eucharystii światów. Więc schodzimy ku Tobie, ziemią, by poszerzyć Cię we wszystkich ludziach.
ziemią naszych upadków i zwycięstw, która wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą paschalną. Ziemią, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu, ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej i wznosimy Ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść. W naszej wędrówce przez polskie dzieje dotarliśmy do czasów współczesnych. A w prozaicznych dziesięcioleciach lat powojennych, gdy doganiała nas nasza mała stabilizacja w cieniu wielkiego brata zza wschodniej granicy, o ojczyźnie i jej umiłowaniu, o naszej narodowej dumie i godności przypominali, tak jak przed wiekami, poeci. Usłyszymy więc za chwilę wiersz Tadeusza Różewicza Oblicze Ojczyzny, po nim gawędę o miłości ziemi ojczystej Wisławy Szymborskiej i wiersz Stanisława Barańczaka zatytułowany Kiedy już musisz krzyczeć, rób to cicho. Ojczyzna to kraj dzieciństwa. Miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko. Pierwsza miłość. Las na horyzoncie. Groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko. Na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie. Krwawi. Boli. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie uwić, o blasku próchna mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstką czasu, ale już traci swe zielenie, już nie szumi w chórze lasu. Ziemi ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w Ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą,
gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać się i żyć, ale nie można owocować. Ta dawność jej w głębokich warstwach, czasem pośrodku drogi stanę, może nieznanych pieśni garstka w skrzyni żelazem nabijanej, a może dzban, a może łuk jeszcze się w łonie ziemi grzeje, może pradawny domu próg, ten, którym wkroczyliśmy w dzieje. Stąd idę myślą w przyszłe wieki. Wyobrażenia nowe składam. Kamień leżący na dnie rzeki oglądam i kształt jego badam. Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły wyrzeźbi głowę rówieśnika. Ten kamień leży w nurcie Wisły, a w nim potomna twarz ukryta, by na tej twarzy spokój był i dobroć, i rozumny uśmiech. Naród mój nie żałuje sił, walczy i tworzy i nie uśnie. Pierścienie świetlnych lat nad nimi, ziemia ojczysta pod stopami. Nie będę ptakiem wypłoszonym, ani jak puste gniazdo po nim. Skoro już musisz krzyczeć, rób to cicho. Ściany mają uszy. Skoro już musisz się kochać, zgaś światło. Sąsiad ma lornetkę. Skoro już musisz mieszkać, nie zamykaj drzwi. Władza ma nakaz. Skoro już musisz cierpieć, rób to we własnym domu. Życie ma swoje prawa. Skoro już musisz żyć, ogranicz się we wszystkim. Wszystko ma swoje granice.
Pieśń Solidarni, którą słyszeliśmy przed chwilą, to znak, że myślimy już o obliczach polskiego patriotyzmu w wieku XX i XXI. A skoro o nich mowa, to oczywiste jest, że sięgnąć musimy do spuścizny błogosławionego Jana Pawła II, wielkiego Polaka i wielkiego patrioty. Przypomnijmy więc za moment fragment jego homilii, wygłoszonej w Gdyni w 1987 roku, a po nim usłyszymy pieśń Modlitwę obozową internowanych oraz wiersz księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego Bezsilność. W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo solidarność. Dziś płynie ono szeroką falą przez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady wszyscy ze wszystkimi, wszyscy dla wszystkich. Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, w jedności, w uszanowaniu wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą. A więc jedność w wielości, a więc pluralizm. To wszystko mieści się w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej lub większej, całej ludzkości, poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej człowieka, pojedynczego człowieka.
bezsilność. Staszkowi i Andrzejowi. Jak ci mam pomóc, przyjacielu? Zza krat, zza kolczastego drutu, co przepoławiając rodziny łączy Chile z archipelagiem Gułag. Jak ci mam pomóc, przyjacielu? Spod policyjnego buta, spod pałki, spod pręgierza, bagnetu i na hajki, bity na komisariacie, oszukany w szkole, otumaniony, zakneblowany, z wydartym językiem, z piętnem wroga ludu na czole. Płynie przez pokolenia potok krzywd, rzeka straconych lat. Zmieniają się ustroje, strach pozostaje. Wiem, że ci nic pomóc nie mogę, więc weź chustę od Weroninki, a będzie ci bandażem i flagą. Tradycja polska uczy, że być patriotą, kochać swój kraj, to przede wszystkim umieć łączyć postawę pełną szacunku i umiłowania ojczyzny z chęcią ponoszenia za nią ofiar, z pełną gotowością jej obrony w każdej chwili. Tylko co to oznacza dla nas dzisiaj? Kto teraz, w roku 2011, blisko 100 lat po odzyskaniu niepodległości i ponad 70 po II wojnie światowej, w 71 lat po zbrodni katyńskiej i w rok po katastrofie smoleńskiej, kto teraz jest patriotą, a raczej kto uważa się za patriotę, a kogo za patriotę uznaje większość z nas? To pytania, na które sami musimy sobie odpowiedzieć. Niech znalezienie tych odpowiedzi ułatwią nam ostatnie utwory, które zabrzmią w naszym niepodległościowym koncercie. Pieśni Miejcie nadzieję i wierzę oraz kolejne fragmenty homilii naszych dwóch wybitnych błogosławionych. Najpierw księdza Jerzego Popiełuszki, a potem Jana Pawła II. Dzisiaj, w trzecią rocznicę kolejnej próby odrodzenia naszej ojczyzny, właściwie wystarczyłaby zaduma i przywołanie w pamięci tych chwil, kiedy w upalne dni sierpniowe 1980 roku z troski o dom ojczysty, w bólu i niepokoju serca, w niepewności jutra, w umęczonym fizycznym i duchowym, na klęczkach z różańcem w ręku, na klęczkach przy polowym ołtarzu, z patriotycznymi i religijnymi pieśniami na ustach, w patriotycznym zrywie robotników, z poparciem inteligencji i świata kultury, rodziła się solidarność polskiego narodu. Solidarność, która w krótkim czasie rozrosła się jak olbrzymie drzewo. I chociaż dzisiaj ma obciętą koronę, porąbane gałęzie, jednak ma korzenie mocne, bo zapuszczone w ludzkie serca i umysły. Dlatego zawsze będzie wypuszczała nowe gałązki i będzie przypominała światu, że jest, że istnieje, że żyje. W ojczyźnie naszej,
Po okresie szczególnego ograniczenia wolności osobistej naród miał prawo oczekiwać, że zakończenie stanu wojennego i amnestia przekreślą wzajemne urazy i krzywdy, przywrócą społeczeństwu podmiotowość, o którą wielokrotnie upominał się Ojciec Święty. Naród miał pełne prawo oczekiwać, że rozpocznie się czas wspólnego, zgodnego budowania ojczyzny. Prawdą jest, że Solidarność ma prawo do swobodnego istnienia, ponieważ zapłaciła wysoką cenę. Kosztowała naród bardzo wiele. Niektórzy zapłacili cenę najwyższą, swoje życie. Wielu płaciło utratą wolności przez długie miesiące. Wielu skazano na opuszczenie ojczyzny. Do dzisiaj przebywają w więzieniach ci, którzy są najwierniejsi swoim przekonaniom i swojemu sumieniu. Solidarność to jedność serc i umysłów, i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemienić świat na lepsze. To nadzieja milionów Polaków. Nadzieja tym silniejsza, im bardziej jest zespolona ze źródłem wszelkiej nadziei. Z Bogiem. Przeszły w rzeczywistość.
Solidarność. Było to przełomowe wydarzenie w historii narodu naszego, a także w dziejach Europy. Solidarność otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym. Zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy, rozdzielonej od czasów II wojny światowej na dwa bloki. Nie wolno nam tego nigdy zatrzeć w naszej pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego. Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj trzeba powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości. Więcej. Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina. Jest wrażliwa na niedole innych. Nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. Miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy zatem wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jaką jest Bóg, jakim jest Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ojca naszego,
Pozwólcie, że przedstawię jeszcze raz artystów, którzy wzięli udział w naszym koncercie. Pan Jerzy Zelnik i Zbigniew Gropal. Wielkiego w Poznaniu, pani Tatiana Pożarska, Rafał Korpik i Tomasz Mazur, którzy już musieli iść na przedstawienie, więc nie ma ich z nami, ale prezentuje ich pan Michał Marzec. Artystom na fortepianie towarzyszyła pani Wanda Marzec. Wystąpił też dla nas chór Polichemia pod dyrekcją pana Tomasza Dzięcioła.